Dobra, panowie, wysiadamy. Kurwa, co to za perony? Żeby przy wyjściu z pociągu była rura? Daj spokój, kolan. Kryzys idzie i tyle. Tyle, że te rury były jeszcze przed kryzysem. A poza tym to był twój pomysł, czelań, żeby jechać z przesiadką, więc lepiej nic nie mów. Morda obaj. Już nie macie co robić. Agresja najwidoczniej zaszkodziła na waszego pierdolica. Co ty chcesz, Monty? Miałem się z nim w Grecji lać. Oczywiście. Zrobiłbyś mu dysy z Sparta i po rozmowie. Dobra, już nie pierdolmy. Nie wiecie może, o której wracają zorki kim? Wczoraj zork do mnie dzwonił i mówił, że wrócą dopiero w czwartek. Nacieszyć się sobą nie mogą i tyle. No i dobra, nie ma szefnia, to chata wolna chyba. Szczęko blaszakowiec, co? Ach, dawno się tak dobrze nie bawiłem. W ogóle dawno się nie bawiłem. Nie dziwię ci się, zork. Porwanie siostry, śmierć przyjaciela, ja też bym nie wytrzymała, nikt by nie wytrzymał, ale nie ma co się rozczulać, trudno stało się, a teraz viva Las Vegas. Szkoda, że Harry miał nieco inne zdanie na ten temat, a sam przed chwilą mówiłeś, zork, że nie ma się co rozczulać. Ja mam jednak wrażenie, że to jeszcze nie koniec. O czy ty kim mi mówisz? Jeszcze nie wiem o czym i mam nadzieję, że się nigdy nie dowiem. Zork, ile można chlać? Nic nie poradzę, że mamy mocną banię. Ja pretensji nie mam, tylko po prostu przypomniał mi się moment, kiedy się poznaliśmy. Ty jeszcze to kim i pamiętasz? Zork, takich rzeczy się nie zapomina. A jednak się zjawiłeś, Shank. Ciekawe, co masz do powiedzenia.